Dziś w programie o proteście mieszkańców Bzianki i Rudnej Wielkiej przeciwko próbom włączenia tych wsi do Rzeszowa. Rada Ministrów wprawdzie nie zgodziła się na takie rozwiązania, ale prezydent miasta nie rezygnuje z planów poszerzenia. Dlatego mieszkańcy nadal protestują. W sprawie przełączenia Rudnej do Rzeszowa odbyło się 2 razy referendum i referendum wskazało 2 razy na nie. Zaprosiliśmy również pana wojewodę Karapytę, był na terenie, zobaczył te tereny, no i też opiniował na nie, że to jest typowo, no wieś, no, są uprawy, hodowla, różne takie rzeczy, no i... Więc na siłę się nas chce przyłączyć do miasta. Nie wiem z jakiego powodu. No. Nie potrzeba nam Rzeszowa. Tyle lat człowiek składał na budownictwo swoje i teraz, żeby ktoś przychodził z metrem i mi wystawiał rachunki za swoje robotę, po co mi to potrzeba? Nie wolno mi będzie kury uchować, bo komuś będzie nie za bardzo w nosie się kręciło? Krowy tak samo, świni, a co to ja mam być od kogoś zależna, bo ktoś chce? Mieszkam w Bziance od 12 lat. Tutaj wybudowaliśmy dom. I przede wszystkim, gdybym wiedziała, że za 10 lat czeka mnie perspektywa mieszkania w mieście, nigdy nie budowałabym tutaj domu. I pracujemy z mężem zawodowo, ale oprócz tego prowadzimy gospodarstwo, uprawiamy około 10 hektarów. No i to się wiąże właśnie ze sprzętem, z maszynami rolniczymi. Może będziemy na rok zwolnieni, potraktowani ulgowo w tych podatkach. No nie trzymamy tego pod chmurką. To wszystko jest w garażach, a niestety za garaże, pomimo prowadzenia gospodarstwa, no są to kwoty. To nie jest tak, że ktoś ma domek i garaż 5 na 4 na samochód i tyle. To są duże powierzchnie. Ja jestem takim no, małym rolnikiem. Tam niecałe 3 hektary, nie? Jeżeli wciągnąłby Rzeszów, powiedzmy, że inwestycje zostają zrobione na tych działkach, co mam tam, powiedzmy, pole za koleją, bo tam są też planowane różne, jak pan prezydent mówił, zabierają mi to pole i wtedy zostaje ze stodołą, ze stajnią, z dużym garażem i za to wszystko muszę płacić wtedy, bo nie jestem rolnikiem, ogromne podatki. Te szumne tak samo obietnice o powstawaniu domów kultury. Nie, domy kultury nie powstają. Pan prezydent przejmuje wszystkie obiekty, jakie znajdują się na terenie wsi i z nich tworzy. On nic nie buduje. Odnośnie naszej szkoły, właśnie przez te wszystkie zamieszania, zawirowania, szkoła mogła być oddana w ubiegłym roku już dla dzieci do użytku. Wszystko się przeciągło. No, żaden wójt, żadna rada gminna nic nie przekaże, wiedząc, że za miesiąc, dwa to nie będzie ich. Teraz mamy to skończone. Dzieci cieszą się i nie uwierzymy w to, że pan prezydent mówi, że powstają nowe szkoły. Może powstają, ale nie wierzę, żeby utrzymywał szkołę dla 80 czy setki dzieci, mając w zanadrzu szkołę w Przybyszówce, która na pewno te dzieci pomieści. Czego się obawiamy? Mając na przykładzie Przybyszówkę, jeśli chodzi o same ochotnicze straże pożarne. Dom strażaka, który wybudowali społecznie mieszkańcy wsi, został mi jak po prostu odebrany. Zrobiono z tego dom osiedlowy. Ochotnicy mają małą remizę, nie mają jakiejś konkretnej świetlicy. Nie mają się gdzie spotkać, nie mają gdzie ćwiczyć. Po prostu pan prezydent Ferenc powiedział, że nie dba o strażaków ochotników. Jak się utrzymają, to będą. A nie, no to nie, bo on ma straż zawodową. Dlatego my się też obawiamy, że u nas został wybudowany dom strażaka czynem społecznym. Wszyscy mieszkańcy brali udział. Mamy piękny nowy samochód. Po prostu mamy czym przyciągnąć tych strażaków, ochotników. Mamy się gdzie spotkać. Do niedawna byliśmy jednym z najmniejszych miast wojewódzkich w Polsce, bo liczyliśmy 53 km 400 metrów, a pozostałe miasta wszystkie były większe. A więc zadaniem władz, zadaniem prezydenta jest dążenie do tego, żeby miasto się rozwijało. I takie zadanie podjąłem. Dodam, że moje pierwsze decyzje były za namową ludzi, a konkretnie za Zwieńczycy, którzy dla przykładu mieli dalej ze swoich miejscowości do Boguchwały niż do ratusza. Przykładem takim jest na dzisiaj Matysówka, która jedzie do urzędu w Tyczynie przez praktycznie Rzeszów.
A więc należało usprawnić życie mieszkańców i to jest główny cel. Jeżeli byśmy się nie rozwijali, to bylibyśmy maleńkim miasteczkiem, które nie zapewnia miejsc pracy, nie zapewnia edukacji, nie zapewnia leczenia, nie zapewnia dobrej wody, nie zapewnia całej infrastruktury. Dlatego też no, to działanie odnośnie rozszerzenia granic powstawać będą, już powstają nowe osiedla mieszkaniowe, już powstają zakłady pracy, już powstają obiekty edukacji, na Załężu budujemy szkołę. Także no, kolejne inwestycje, które są jak gdyby miastotwórcze. Miasto udało się wyrwać akurat z gminy Świlcza parę terenów. No wie pan, jeżeli mówimy o Przybyszówce, to być może Przybyszówka położona na zachód od Rzeszowa, główna aglomeracja typu czwórka, typu kolej, no jest to jakaś tam logika w tym wszystkim. Pogodziliśmy się z tą sytuacją, ale dzisiaj mówiąc o Bziance, mówiąc o Rudnej, bez innych miejscowości dotyczących powiększenia Rzeszowa, to jest bez badu, bez składu, to jest dalece no, niesprawiedliwe, dalece nierealne, dalece powiedziałbym głupie. Ja rozumiem to jak najbardziej, że są sprzeciwy i rozumiem tych ludzi. Natomiast jeżeli chcemy, żeby miasto Rzeszów była i telewizja, i było radio, i były media, prasa, i żeby była kultura, to miasto musi być duże. Rudna jest wyposażona na dzień dzisiejszy we wszystkie media. Mamy kanalizację, mamy dobrą wodę z ujęcia studni głębinowych w Bratkowicach, mamy, proszę panią, gaz, mamy telefony stacjonarne, sieć telefoniczną, mamy budynek gimnazjum, budynek szkoły podstawowej, oddział przedszkola. Teraz zamontowaliśmy stanowisko monitoringu na wsi, będzie monitorowane te najwrażliwsze odcinki na wsi. Według propozycji władz miasta Rzeszowa granice Nowego Rzeszowa, gdzie się kończy Bzianka, to mniej więcej za tym horyzontem jeszcze kilometr w kierunku zachodnim. Także to są szczere pola. Jest to, jeszcze raz powtarzam, wieś typowo rolnicza, gdzie ponad połowa mieszkańców to są podatnicy podatku rolnego. No, tak miałoby wyglądać Rzeszów przez kilkanaście pewnie najbliższych lat. Nie można na siłę stworzyć miasta, bo jest to proces długotrwały, który wymaga czasu, wymaga nakładów, wymaga pewnej zmiany mentalności ludzi, mieszkańców na tych terenach. Jeżeli komuś się wydaje, że miasto to jest tylko budynki, bloki i tak dalej, ja się oprę na rankingu, który był robiony przez Uniwersytet Warszawski w przekroju i okazało się, że najwięcej terenów zielonych lasów jest w Katowicach. A więc to nie tylko bloki jakieś tam, czy tylko fabryki, ale i tereny zielone, i gospodarstwa rolne. Obawiam się tego, że nikt ze mną nie będzie rozmawiał, gdyż wszystkie decyzje będą podejmowane z dala od mieszkańców w ratuszu Rzeszów. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka u nas w gminie. Jest statut gminy, który określa warunki, w jakich my współpracujemy tutaj na terenie gminy. I jeżeli przykładowo sprzedamy jakieś mienie komunalne, a takiego mienia nasza miejscowość ma dosyć dużo, no to w przypadku gminy te pieniądze z tej sprzedaży wszystkie w 100% wrócą na tę naszą miejscowość. Gdy przyłączymy się do Rzeszowa, one pójdą do ratusza. I my będziemy widzieć z tego figę. Miasto to jest obywatel, nie prezydent, nie urzędnik, ale typowym przykładem pewno jest Przybyszówka, że na przykład w tej chwili budujemy drogę dębicką za 13 milionów złotych. Wpływy z podatków są gdzieś tam około niecałe 2 miliony złotych, a więc pieniądze wykładamy. Kolejne ulice były budowane, pani redaktor się doskonale orientuje. Cała strefa ekonomiczna, więc tam, gdzie powstaną zakłady pracy i osiedla nowe. W tej chwili przygotowujemy plan, konsultujemy ten plan. Przybyszówka Dworzysko na powierzchni 450 hektarów. Dla kogo to jest? Dla nas. Dla wszystkich mieszkańców. Tam będą miejsca pracy. Tam będą miejsca pracy i tak jak powiedziałem, mamy doskonałe kwalifikacje, wysokie kwalifikacje ma młodzież i ta młodzież musi mieć pracę. Z tym wszystkim, co się dzieje, to jest pewna przypadkowość, pewien chaos, który nie buduje, który nie pozwala myśleć w przyszłość. Mam wrażenie, że to jest na zasadzie kto kogo jak załatwi na dzień dzisiejszy. Jest to przykre, ponieważ manipuluje się ludźmi, manipuluje się danymi dotyczącymi woli mieszkańców. Tak dalej być nie może i ja
będę apelował do władz Rzeszowa i do władz parlamentarnych, aby całą tą sytuację zmienić, żeby nie było na przyszłość takich sytuacji, gdzie najpierw się ludzi pyta o ich zdanie, potem się tych ludzi lekceważy, wyrywa się miejscowości, potrzebne, niepotrzebne. Jeździmy po Warszawach, potem nikt nam na to nie odpowie. Czy Ferenc, czy wojewoda. Ktoś musi stanąć w ogólnopolskim tym i powiedzieć, chłopy, w 2019 czy 2025 jesteście w Rzeszowie, to by my się inaczej ułożyli. Przez te 10 czy 15 lat ja bym zdążył rozebrać stodołę, stajnie, garaże, to bym rozebrał, bo ja przecież na to nie mam siły, żeby to płacić na to. No nie mam, no. Przecież stodoła, stajnia, nowa stajnia postawiłem 15 lat temu. Czego 15 lat temu nie powiedział, bo bym nie kupowałbym ciągnika, nie stawiałbym nic, tylko bym poszedł, przepiłbym to w pierony i już. A tak to teraz co ja z tym zrobię? No. Myśli pan, że w mieście nie da się gospodarzyć? Da się? A unijne dodatki? Nie dostanie, bo jestem w Rzeszowie. Przed pierwszym referendum odbyło się w Rudnej zebranie i pan Ferenc z panem wójtem podali sobie ręce, że jeżeli referendum wyjdzie na nie, to zapominają sprawę przyłączenia Rudnej do Rzeszowa. W obecności całej społeczności Rzeszowa. Referendum wyszło na nie i pan Ferenc za powiedzmy 2-3 miesiące dalej sprawę drąży, no to taki człowiek jest wiarygodny? Raczej chyba nie. Tu inicjatywa wychodzi oddolnie, od tych miejscowości. Czyż komitet był w Białej, był w Budziwoju, był w Przybyszówce też, był w Biance i był w Rudnej. I jeżeli ci ludzie będą uważali dalej, że należy starać się o włączenie, to będziemy działać. A przypomnę, że pierwsze działania, które były w roku 2005, chcieliśmy włączyć Dźwięczycę i Białą. I kiedy Dźwięczyca weszła? Dźwięczyca weszła w roku 2008, natomiast Biała weszła w 2009. A więc skuteczność, ciągłość działania przynosi efekty. Też były protesty. To znaczy były protesty, ale to minimalne protesty były. Miałem spotkania w tych miejscowościach. Tak przypomnę, jak byłem na Przybyszówce pierwszy raz, kiedy wchodziłem na salę, to było buczenie, gwizdanie. Ale w tej chwili maksymalnie realizujemy inwestycje w tych miejscowościach. Od stycznia przyszłego roku Rzeszów powiększy się o część Miłocina i Budziwój. Poszerzenie nie obejmie gminy Świlcza. Jednak jej wójt, a także władze innych gmin sąsiadujących z Rzeszowem boją się utraty kolejnych terenów. W połowie września chcą w Sejmie przedstawić swoje racje.